Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba. Uba, Żaneta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Chyba nie ma osoby, która nie widziała i nie słyszała o Brownie i gaśnicy. I wiecie co, mnie to, co się stało, nie dziwi. Ale jednak bardzo mnie to przeraża, dlatego że skala antysemityzmu ostatnio oraz to, co jest akceptowalne w przestrzeni publicznej, cały czas wzrasta. Tendencję wzrostową zachowań antysemickich można również zauważyć po 7 października, po wybuchu wojny. I wiecie, przeglądając nawet moje komentarze, czy to na YouTubie, czy na TikToku, czy na Instagramie, oczywiście zawsze usuwałam bardzo dużo paskudnych komentarzy, ale w ostatnim czasie to wyszło na wyższy poziom, zupełnie wyższy poziom i kiedyś może dostawałam jeden komentarz na miesiąc mówiący jestem dumnym antysemitą. W tym momencie to jest prawie codziennie, co dwa dni. To będzie więc temat naszych dzisiejszych przemyśleń, ale zanim zaczniemy, dla osób nowych, witam Was serdecznie, ja jestem Żaneta i od ponad 7 lat mieszkam w Izraelu. Pamiętajcie, że już teraz możecie kliknąć kciuki w górę pod tym filmem, żebyście nie zapomnieli zasubskrybować mój kanał, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Możecie też mój kanał wesprzeć, na dole jest przycisk podziękuj, możecie wpłacić jednorazowo dowolną kwotę i za wszystkie kwoty bardzo, bardzo Wam dziękuję. 12 grudnia we wtorek odbyła się w Sejmie uroczystość, na której zapalono chanukową świeczkę na Chanukii. Wszystko wydawało się ok, ludzie już też byli trochę bardziej szczęśliwi ze względu na to, że rząd Morawieckiego poszedł w otchłań. No ale nie mogło być za pięknie. Przed 18:00 poseł Brown wtargnął w miejsce, gdzie ta uroczystość była, z gaśnicą i ugasił te świeczki gaśnicą. Sytuację pewnie już kojarzycie, tu są te różne filmiki, poseł Brown atakujący Chanukię albo broniący się przed nią oraz poseł Brown psikający gaśnicą w kobietę, która próbuje go zatrzymać. Po tej sytuacji Brown został wykluczony z obrad Sejmu, nałożono też na niego kary finansowe. Kancelaria Sejmu zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, oceniając, że czyny Browna mogą być kwalifikowane jako czyny stanowiące przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania, przeciwko czci i nietykalności cielesnej oraz przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Jak sam Brown odniósł się do tego, co zrobił, oczywiście bez refleksji, co też nas nie dziwi, ale Wam przeczytam. Przeprowadziłam interwencję poselską z wykorzystaniem profesjonalnego urządzenia gaśniczego, powiedział Grzegorz Brown o swoim skandalicznym akcie zgaszenia świec chanukowych w Sejmie. Wysoka Izbo, nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu w Sejmie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście Państwo świadomi przesłania treści tego aktu, zwanego niewinnie świętami Chanuka. Przypisano mi pobudki rasistowskie, podczas gdy ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktu satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu, bo takie jest przesłanie tych świąt. Prezydium Sejmu odebrało mu połowę uposażenia na 3 miesiące oraz dietę poselską na 6 miesięcy. Potem jak Brown zrobił tę paskudną rzecz i zostały mu odebrane pieniążki, to pojawiły się zrzutki w internecie i na jednej z nich było już około 73 tysiące złotych, które zostały zebrane w kilka godzin. Na szczęście portal zrzutka.pl wykazał się zdrowym rozsądkiem i te zrzutki usunął, poblokował i to jest to, co powiedzieli o tym. Zrzutka.pl nie dopuszcza organizowania zbiórek związanych z pochwalaniem, wspieraniem lub propagowaniem nienawiści, przemocy, dyskryminacji, terroryzmu, faszyzmu lub innych ustrojów totalitarnych, publicznym pochwalaniem zbrodni lub przestępstw lub naruszaniem dóbr osobistych osób trzecich. Kontekst organizacji wszystkich powyższych zbiórek w ocenie naszego zespołu prawnego rodził ryzyko zarówno naruszenia wskazanego wyżej fragmentu regulaminu, jak i w tym konkretnym przypadku może z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do naruszenia obowiązującego w Polsce prawa. Cieszy mnie postawa polityków, postawa Sejmu, większości, którzy potępili Browna, którzy
zdecydowanie wypowiedzieli się przeciwko temu, co on zrobił. Chociaż wiecie, to jest takie minimum, które powinno zostać zrobione. Jeden z organizatorów, rabin Ben Stamper, wypowiedział się dla Guardiana, że dostawał bardzo dużo telefonów takich ciepłych od Polaków, od różnych osób, które wyrażały wsparcie dla niego i potępiały zachowanie Browna. Można też było do tego podejść z typowym dla siebie humorem, jak na przykład członkowie gminy żydowskiej z Łodzi, pozdrawiam Łódź, którzy gaśnicę, symbol polskiej Hanuki, zabrali do tańca. I można z Browna się śmiać, można zrobić z niego memy, jak najbardziej można. Ale nie wolno zapominać o jednym, że to nie był tylko śmieszny, głupi czyn człowieka, którego niektórzy mogą nazwać wariatem, ale to był paskudny, antysemicki występek. Po pośle Brownie można się było tego spodziewać, ale to, że poseł Brown zasiada w polskim Sejmie, to ktoś musiał na niego głosować, ktoś musiał go poprzeć. Więc ktoś, kto oddał na niego głos, jest okej z tym, co on sobą reprezentuje w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej przed milionami ludzi. I jaką on wiadomość wysyła w świat, bo to oczywiście rozeszło się w mediach jak ciepłe bułeczki. Zwolennicy Konfederacji to jedno. Tutaj też można się było spodziewać w jakimś sensie poparcia dla Browna, ale kością w gardle stanęło mi to, że ludzie, powiedzmy progresywni, powiedzmy lewicowi, zaczęli Browna usprawiedliwiać. Zaczęli Browna popierać, niektórzy wprost, niektórzy w taki bardziej, wiecie, zawoalowany sposób, że tylko udostępnię komentarz, który ktoś napisał, więc ja nie mówię, że ja się z tym zgadzam, ale udostępniam, więc w sumie zgadzasz się z tym. I moment, w którym interesy, wyznania ludzi z lewej strony spotykają się z interesami i retoryką osób z prawej strony i się pokrywają, to zaczyna się robić bardzo niebezpieczne. Popatrzcie sobie choćby na niektóre komentarze pod postem instagramowym Zandberga. Jest to co najmniej niepokojące. Rzućmy też okiem na świat celebrytek, ale z naszego polskiego podwórka póki co. I taka chyba najbardziej wyróżniająca się hejterka Izraela to jest Sara Boruc. I ona jakby przeplata ubolewanie i poparcie, ten ból związany z ogromną tragedią, która dzieje się w Gazie, z tym, co przeżywają tam ludzie, co przeżywają tam dzieci, albo nie przeżywają niestety. Ona w to wszystko wplątuje takie bardzo antysemickie narracje. I w niektórym momencie, ja myślę, że to już jej nie chodzi o Palestynę, jej nie chodzi o Izrael, tylko jej chodzi o wszystkich Żydów, którzy żyją na tym globie. Wystarczy popatrzeć na choćby kilka z jej stories, żeby zorientować się, że poparłaby każdego, nawet konfę, którzy robią coś przeciwko Żydom, coś antysemickiego. A Hanuka w polskim Sejmie to nie było o Izraelu i to nie było o Gazie. Tu chodziło o polskich Żydów żyjących w Polsce. I na nich właśnie jest ta nagonka. Czemu oni są winni? Sara sama przyznała się do czytania Mein Kampf już w liceum, więc znów, nie powinno nas to dziwić, ale jednak przeraża. Kolejna persona wygłaszająca lub popierająca antysemickie wypowiedzi – pan dociekliwy. Tu sobie zobaczcie, problematyczna jest sama końcówka. A mógł zdmuchnąć. Nawet gdyby zdmuchnął, to byłoby antysemickie. Wszystko wiedzący na każdy temat celebrytki, szczególnie na temat regionu, którego się kompletnie nie rozumie, opozda. Po pierwsze, takie mówienie syjoniści jest bardzo popularne wśród organizacji turystycznych. Oni nie mówią Izraelczycy, bo nie uznają Izraela, a pani Opozda powtarza ten ton. Skoro nie uznaje Izraela, to co zrobić z Izraelczykami zamieszkującymi tereny tego kraju? Czekam na sugestie. Może będziemy mieć pokojową Nagrodę Nobla dla Polki. A niektórzy pomniejsi influencerzy już nawet nie ukrywają, że chodzi im właśnie o narrację antyizraelską. Ale czego się nie robi, żeby być w grupie bullies i poczuć się częścią grupy, większej społeczności? Mamy też międzynarodowych celebrytów, na przykład Mia Khalifa, która bardzo chciałaby mieć filmy z masakry z 7 października w rozdzielczości 4K. Pamiętacie może taki marsz poparcia dla Palestyny w Warszawie, gdzie studentka Uniwersytetu Medycznego, Norweszka,
Mary Anderson spacerowała sobie z transparentem z napisem Keep the World Clean oraz z narysowanym koszem na śmieci z flagą Izraela w środku. Z tego co wiemy, ta studentka została ukarana przez uczelnię. Potępił to też nasz prezydent. Ale mi tu nie chodzi o to, co się dzieje oficjalnie. Mi chodzi o to, że na tym marszu było na pewno więcej niż 20 ludzi znajomych pani Marii. I widząc taki transparent, nie zrobili absolutnie nic. Więc jeżeli idziecie w tym samym marszu, gdzie ktoś ma transparent mówiący, że trzeba wyczyścić świat z Żydów i nie robicie nic z tym, to popieracie to. Wybierzmy się teraz za ocean do Stanów i do całej afery z uniwersytetami Ivy League. Wezwania do rezygnacji Liz Magill eksplodowały po jej zeznaniach przed Komisją Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych do spraw antysemityzmu na kampusach uniwersyteckich, gdzie w sprawie działań dyscyplinarnych wobec studentów nawołujących do ludobójstwa Żydów stwierdziła, że jest to decyzja zależna od kontekstu. Rektorka Uniwersytetu Pensylwanii podała się do dymisji w wyniku nacisków ze strony darczyńców i krytyki zeznań złożonych podczas przesłuchania w Kongresie. Podczas przesłuchań wielokrotnie nie była w stanie stwierdzić, że nawoływanie do ludobójstwa Żydów stanowiłoby naruszenie zasad postępowania uczelni. Krótko po rezygnacji Liz Magill swoją rezygnację ogłosił także Scott Bock, przewodniczący Rady Nadzorczej Uniwersytetu. Jeżeli przemówienie zamieni się w zachowanie, to może być nękanie. To prawda. To decyzja zależna od kontekstu. Krytyka spadła ze strony Białego Domu, gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro, członków Kongresu i darczyńców. Jeden z darczyńców, Ross Stevens, zagroził wycofaniem prezentu, daru w wysokości 100 milionów dolarów ze względu na stanowisko uniwersytetu w sprawie antysemityzmu na kampusie. Groźba ta miała być spełniona, jeżeli Magill nie poda się do dymisji. Dzień później Magill odniosła się do krytyki, mówiąc w nagraniu wideo, że uznałaby wezwanie do ludobójstwa Żydów za nękanie lub zastraszanie oraz że politykę Penna należy wyjaśnić i ocenić. Nieco inaczej było z Claudine Gay z Harvardu. Ona nie została odsunięta od swojego stanowiska. Podczas przesłuchań pani Gay również unikała bardzo odpowiedzi na temat antysemityzmu i po tym wystąpieniu było bardzo dużo głosów, aby ona również podała się do dymisji lub żeby zastąpić ją kimś innym. Rada Uniwersytetu Harvarda ogłosiła jednak, że Claudine Gay pozostanie prezydentką Harvarda. W oświadczeniu Harvard Corporation potwierdziła swoje poparcie dla jej dalszego przywództwa na Harvardzie. Nasze szeroko zakrojone obrady potwierdzają naszą pewność, że prezydent Gay jest właściwą przywódczynią, która pomoże uzdrowić naszą społeczność i zająć się bardzo poważnymi problemami społecznymi, przed którymi stoimy. W oświadczeniu skrytykowano jednak Claudine Gay za to, że początkowo nie zareagowała bardziej zdecydowanie na atak Hamasu z 7 października. Tak wiele osób doznało ogromnych szkód i bólu z powodu brutalnego ataku terrorystycznego Hamasu, a początkowe oświadczenie uniwersytetu powinno być opublikowane natychmiastowo, bezpośrednio i jednoznacznie te zachowania potępić. Jesteśmy zjednoczeni w naszym silnym przekonaniu, że nawoływanie do przemocy wobec naszych uczniów i że zakłócanie zajęć lekcyjnych nie będzie tolerowane. Claudine Gay tłumaczyła się przed kongresem tym, że po masakrze z 7 października na Harvardzie powołano specjalną radę doradczą dotyczącą antysemityzmu. Jednak dzień po przesłuchaniu rabin David Wolb, członek tej komisji, złożył rezygnację, zamieszczając post w serwisie ex-Twitter. Krótkie wyjaśnienie jest takie, że zarówno wydarzenia na kampusie, jak i boleśnie niewystarczające zeznania utwierdziły mnie w przekonaniu, że nie mogę zrobić takiej zmiany, na jaką liczyłem. Siłą napędową kampanii mającej na celu usunięcie Claudine Gay był żydowski miliarder zarządzający funduszem hedgingowym Bill Ackman. W liście do zarządu Harvardu napisał, że z powodu jej niepotępienia, najbardziej podłego i barbarzyńskiego terroryzmu, jaki świat kiedykolwiek widział, za to, że wspierała, a nie potępiała 34 organizacje studenckie spod skrzydeł Harvardu, które
mówią, że Izrael jest całkowicie odpowiedzialny za barbarzyńskie czyny Hamasu z 7 października, za niezastosowanie się do zasad Harvardu dotyczących postępowania studentów i za inne niepowodzenia w zakresie przywództwa. Prezydent Gay stała się katalizatorem eksplozji antysemityzmu i nienawiści na kampusie, która jest największa w historii Harvardu. Badania pokazują też, że od 7 października bardzo duża liczba żydowskich studentów nie czuje się komfortowo z tym, że inni wiedzą, że oni są Żydami. W badaniach czytamy, że 3/4 żydowskich studentów doświadczyło lub było świadkami sytuacji antysemickiej od początku tego roku akademickiego. Badanie, zlecone wspólnie przez Ligę Przeciwko Zniesławieniom i Hillel International, żydowską organizację życia na kampusie, wykazało, że prawie 3/4 żydowskich uczniów doświadczyło lub było świadkami antysemityzmu od początku roku szkolnego. Nawet nieżydowscy studenci stają się coraz bardziej świadomi nienawiści do Żydów. Ponad co trzeci twierdzi, że był świadkiem lub świadkiem incydentu antysemityzmu od 7 października. Badanie objęło reprezentatywną grupę 3804 amerykańskich studentów, z których 527 zidentyfikowano jako Żydów, z prawie 700 kampusów w całym kraju. Przeprowadzono je w dwóch falach. Pierwszą falę latem ubiegłego roku przed atakiem z 7 października i drugą falę miesiąc po ataku. I tu przeczytam Wam kilka kluczowych ustaleń z tego badania. Przed 7 października ponad 2/3, 67% żydowskich studentów czuło się na terenie kampusu fizycznie bezpiecznie. Po 7 października jest to mniej niż połowa, 46%. Przed 7 października 2/3 żydowskich studentów czuło się na terenie kampusu emocjonalnie bezpiecznie. Po 7 października to była tylko 1/3 studentów. Przed 7 października prawie 2/3 żydowskich studentów, 64%, postrzegało swój uniwersytet jako gościnny i wspierający żydowskich studentów. Po 7 października zrobiła to mniej niż połowa, 44%. Przed 7 października prawie 30% żydowskich studentów stwierdziło, że czułoby się nieswojo, gdyby inni w kampusie wiedzieli o ich poglądach na temat Izraela. Po 7 października było to prawie 40%. Ponad połowa studentów żydowskich, 52%, była niezadowolona z reakcji swoich uniwersytetów na wojnę między Izraelem a Hamasem, w porównaniu z zaledwie 25% studentów nieżydowskich. Ponad połowa wszystkich ankietowanych studentów, 56%, stwierdziła, że ukończyła szkolenie z zakresu różnorodności, równości i inkluzywności na swoich uniwersytetach, ale tylko 18% z nich stwierdziło, że ukończyło jakiekolwiek zajęcia szkoleniowe dotyczące antysemityzmu. Przeważająca większość studentów, zarówno żydowskich, jak i nieżydowskich, stwierdziła, że popiera włączenie zajęć poświęconych antysemityzmowi do programów uniwersytetów. Dane zawarte w tym badaniu przedstawiają niepokojący obraz stanu nienawiści na kampusach w całym kraju, powiedział Adam Lehman, prezes i dyrektor generalny Hillel International. Powszechne doświadczenia z antysemityzmem, jak wykazano w tym badaniu, skłaniają żydowskich uczniów do ukrywania swojej tożsamości. Nieciekawie, niedobrze i daje nam to vibe sytuacji, która już w historii była. Tak? Ludzie nie uczą się na błędach swoich przodków. Niestety. Z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych przenieśmy się do Londynu. Rada Londynu odwołuje instalację menory w obawie przed zaognieniem napięć w obliczu wojny w Gazie. Od początku trwającego konfliktu w Wielkiej Brytanii liczba incydentów antysemickich dramatycznie wzrosła. Z Londynu lecimy do Virginii. Ceremonia zapalenia świec hanukowych w Virginii odwołana ze względu na napięcia między Izraelem a Gazą. Według Zjednoczonej Wspólnoty Żydowskiej Półwyspu Virginii organizator wydarzenia zgodziłby się na przywrócenie ceremonii tylko wtedy, gdyby odbyło się to w ramach wezwania do zawieszenia broni w Gazie. Ceremonia zapalenia świec hanukowych, która miała odbyć się w niedzielę na lokalnym festiwalu w Virginii, została odwołana, a organizatorzy wyjaśnili, że nie chcą, aby byli postrzegani jako biorący stronę w wojnie między Izraelem a Gazą. Jako mniejszość, Żydzi jako grupa, Żydzi, którzy mieszkają w Stanach, w Polsce, w Londynie, gdziekolwiek, nie mają nic wspólnego z tym, co decyduje na przykład Netanyahu albo Hamas, a nagonka jest dla nich
tylko ze względu na pochodzenie, ze względu na religię, ze względu na to, kim się urodzili. Przypomnijmy sobie teraz Australię. Propalestyńscy protestujący nękali izraelską rodzinę zakładników wziętych przez Hamas w holu hotelu w Melbourne. Delegacja obywateli Izraela, których krewni zostali uprowadzeni przez Hamas, była zmuszona szukać schronienia na komisariacie policji w Melbourne, po tym jak protestujący zajęli hol ich hotelu. Nieśli oni transparenty z hasłami „Przestańcie zbroić Izrael” i „Syjonizm to faszyzm”. I czy to było poparcie dla Palestyny, poparcie dla tych dzieci, które tam giną? Czy to był lincz na to, po pierwsze, że ktoś jest Żydem, ale to jeszcze nie koniec. Rodzina tych ludzi została uprowadzona przez Hamas i to jest ogromna tragedia i wyobraźcie sobie, w jakim stanie są ludzie, których rodzina była uprowadzona przez Hamas do Strefy Gazy. Są dwa wyjścia. Albo ten członek rodziny już nie żyje, albo w tym momencie jest torturowany. Jeszcze raz Australia. Natychmiast po ataku Hamasu na Izrael 7 października uczestnicy propalestyńskiego wiecu w Sydney skandowali Żydów. 10 listopada na polecenie policji ewakuowano synagogę w Melbourne w szabat, gdy w pobliżu demonstrowali propalestyńscy protestujący. I tutaj porozmawiajmy sobie o tych protestach w Sydney, które wydarzyły się tuż po tym, jak Hamas zaatakował Izrael. To nie było tydzień, dwa, miesiąc po tym, gdzie Izrael zaczął coraz bardziej odpowiadać zbrojnie na ten atak i na to, co się dzieje. To było tuż po tym, jak oni dowiedzieli się, co wyprawiał Hamas na Izraelu, czyli zabójstwa, uprowadzenie, gwałty, palenie ludzi żywcem, tortury, zabijanie matek na oczach dzieci albo dzieci na oczach matek lub ojców, odcinanie ludziom kawałków ciał, bezczynnie zwłok, obwożenie ich po Strefie Gazy, plucie na nie. I właśnie zaraz po tym wyszedł ten protest w Sydney z transparentem zagazować Żydów. Nie, tutaj nie chodziło o Palestynę. To był trudny i ciężki dla mnie temat do poruszenia. I chcę tutaj zaznaczyć, że ja nie chcę być albo po jednej stronie, albo po drugiej stronie, jeżeli mówimy o cywilów, okej? Dlatego, że bycie albo tu, wydaje mi się, że jest bardzo dziecinne i niedojrzałe. To jest jak wierzenie w bajki, w podania, gdzie jest siła dobra i siła zła i my wybieramy, która jest dobra i która zła, której kibicujemy i chcemy widzieć zniszczenie tej drugiej strony. Jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o terroryzm Hamasu, tutaj możemy mieć podzielone być może opinie na temat tego, jak powinna wyglądać przyszłość tego regionu, ale ta przyszłość musi być bez usuwania danego narodu z tego miejsca. Trzeba głośno mówić o tragedii tych dzieci w Gazie, o tragedii rodzin tych dzieci z Gazy, o kryzysie humanitarnym, który tam jest. Trzeba też bardzo głośno mówić o tym, że Hamas nadal strzela w Izrael. Nieprzerwanie. Tego nie będziecie widzieć w mediach. Dlaczego? Dlatego, że Izrael ma system, którym może się od tych rakiet bronić. Gdyby tego systemu nie było, to mielibyśmy więcej ofiar śmiertelnych niż w Strefie Gazy. Trzeba głośno mówić, co Hamas wyprawia z Palestyńczykami. Jak nie pozwala im się schronić w tunelach. Jak kradnie pomoc humanitarną. I trzeba też bardzo głośno mówić o masakrze, która stała się 7 października, bo o tym nie słyszymy wystarczająco. A przede wszystkim, i tutaj chciałabym się na tym skupić, trzeba powiedzieć o przemocy seksualnej, o tych okrutnych gwałtach hamasowców na kobietach i nie tylko w Izraelu. Bycie pro-Palestyna, bycie pro-ludzie z Palestyny, bycie za tym, aby Palestyna miała swój kraj, to nie jest antysemityzm, ale tutaj potrzeba trochę więcej edukacji i tutaj potrzeba trochę więcej wiedzy, bo jeżeli krzyczycie from the river to the sea, to oznacza, że nie chcecie Izraela tam w ogóle i to jest antysemickie, dlatego że gdyby Palestyna była from the river to the sea, to nie byłoby miejsca na Żydów. Jeżeli również stosujecie nagonkę na Żydów, na wszystkich Żydów na świecie, to jest antysemityzm. Linczowanie w social mediach, linczowanie w prawdziwym życiu ludzi, którzy albo
próbują Wam dać informacje z pierwszej ręki. Ludzie, którzy mieszkają, powiedzmy sobie, w Izraelu, linczowanie takich osób to jest totalny bullying, to jest okropne. Jeżeli to robicie, to nie jest o Palestynie, to nie jest o tych dzieciach palestyńskich, to nie jest o tragedii ludzkiej, to jest o Was i o Waszym antysemityzmie, który teraz wypełzł na zewnątrz. Albo o Waszej niewiedzy i ignorancji, która objawia się właśnie teraz i jest używana do tego, żebyście na przykład, nie wiem, poczuli się lepiej, albo czuli się przynależni do grupy jakiejś, do grupy protestujących, żebyście się czuli zwalidowani. Mam takie smutne przemyślenie, że ludzie z Zachodu, powiedzmy sobie, chcą koniecznie oglądać krwawe igrzyska. Oczywiście nie na swoim terenie. Oczywiście nie w swoim mieście. Oczywiście, żeby oni nie musieli się, wiecie, w to wszystko mieszać bezpośrednio. Żeby ich życie i życie ich rodzin nie było zagrożone. I to jest właśnie ta siła tłumu, siła przynależności plus takie atawistyczne uczucie, że chcecie widzieć tę krew. Wiecie, kiedyś były igrzyska, jak kiedyś były egzekucje publiczne, jak niedawno były horrory, tak teraz chcecie widzieć te zdjęcia z wojny, chcecie widzieć te nagrania z wojny, chcecie widzieć te dzieci i ich tragedie, chcecie widzieć ciała. To jest coś, co ja nazywam war porn. To dostarcza Wam bardzo dziwnej rozrywki, ale to jest naszym kosztem. To jest kosztem ludzi mieszkających w Izraelu i to jest kosztem ludzi mieszkających w Strefie Gazy. Po raz kolejny powtórzę, to nie jest bajka, gdzie jest dobro i zło. To nie jest mecz piłki nożnej, gdzie wybieracie sobie drużynę. To jesteśmy my, to jesteśmy prawdziwi ludzie, to są też ludzie w Strefie Gazy. Mówię wszyscy my, wszyscy cywile, którzy mieszkają na tych terenach, których życie wywróciło się totalnie do góry nogami, albo których życie się skończyło. Dla mnie to jest niesamowita chucpa, taki tupet, że ludzie z zachodnich krajów, znowu, z ciepłej kanapy, gdzieś tam w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, będą oczekiwali tego, że ludzie, których życie jest zagrożone, będą się przed nimi kajać i przepraszać za to, że istnieją. Okej, na tym skończymy, bo to wideo będzie za długie. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Koniecznie zostawcie lajka, subskrybujcie mój kanał klikając dzwoneczek. Możecie też wesprzeć mój kanał, na dole będzie przycisk z tej strony podziękuj, za wszystkie kwoty serdecznie dziękuję, a jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie komentarz Shalom. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.